Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Właściwie to nie wiem, jak ten film zacząć, żeby nie wyjść na takiego, że kogoś tam nie lubię, albo kogoś nie toleruję, albo coś mam z głową. Po prostu powiem tak. Kiedyś, do tej pory, przynajmniej do czasu, kiedy te igrzyska się rozpoczęły, to było takie określenie damski bokser. No, damski bokser to był ktoś, to był facet, który po prostu był złym człowiekiem i źle traktował kobiety, czyli je tam okładał, czy to żonę, narzeczoną, czy kogokolwiek. Był to po prostu. Facet bez charakteru. Co prawda z jajami, ale bez charakteru. Taka nędzna kreatura. No bo jeśli facet sprawia krzywdę kobiecie, to jest nędzną kreaturą, bezbronnej kobiecie. I moi drodzy, ja nie wiedziałem i nigdy nie przypuszczałem, że kiedykolwiek coś podobnego zobaczę na własne oczy, i to mało tego na igrzyskach olimpijskich. No bo jakoś tak się nie wiem, nie wiem co się stało ze światem. Nie wiem. Naprawdę doprawdy nie wiem. Zaprawdę powiadam Wam, że nie wiem, co się stało ze światem, że chyba przegapiliśmy ten moment, kiedy trzeba było bardzo dobrze przyglądać się, w jakim kierunku zmierzamy. No bo moi drodzy, jak to inaczej wytłumaczyć? Jeśli nawet mainstreamowe media o tym piszą, no bo gdyby nie pisały, to ktoś by pomyślał, że ja jestem jakimś teoretykiem spiskowym. Ja bym, broń Boże, nie cytował tutaj jakichś tego typu portali. No ale skoro mainstreamowe media o tym piszą i nie boją się o tym pisać, a lewica z panią Brzukowską nadal milczy, to ja też mam pytanie dlaczego wy milczycie. No przecież na igrzyskach olimpijskich dochodzi do skandalicznych scen. Kobiety dostają lanie w boksie. No boks, no w boksie zawsze się dostaje lanie. No ale tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której nawet światowa organizacja boksu Powiedziała, że nie jest to w porządku i nie dopuszczą tego i tego zawodnika do rywalizacji, no bo on nie spełnia norm po badaniach. Natomiast w Paryżu MKOL, czyli Międzynarodowy Komitet Olimpijski, dopuścił tych ludzi do uczestnictwa, to to ma się w parze, tak idzie w parze z ceremonią otwarcia. I teraz, moi drodzy, mamy konflikt interesów, bo dziś Włoszka. Bezbronna, naprawdę, jak widziałem, urywki tej walki. Miałem nie oglądać. To nie po to oglądam, żeby się fascynować, ekscytować. Ja po prostu obejrzałem to na potrzeby tego filmu. Ta kobieta, ta dziewczyna, ta dzielna wojowniczka, wspaniały człowiek, się rozpłakał i to nie dlatego, że przegrał. Ona się nie dlatego rozpłakała, że przegrała, tylko że ona przegrała w takich okolicznościach. I teraz, moi drodzy, ktoś powie, no ale to przecież każdy może się uważać za kogo chce. No nie do końca, bo są badania, są pewne normy i te normy trzeba spełniać. I ten reprezentant czy tam, nie wiem, nie wiem jak to określić, reprezent zawodnik z Algierii nie spełnia tych norm. Poza olimpiadą, no bo na olimpiadzie te normy spełnia. Nie wiem, jak to określać, nie wiem, jak o tym mówić, no bo wiecie, jaka jest sprawa i wiecie doskonale, o co chodzi. To była druga walka reprezentanta, czy też reprezentantki, nie wiem, no, nie wiem, jak określić Algierii. Na początku, w pierwszej walce, to była Meksykanka, która dostała taki łomot, że w wywiadzie to mówiła, że ona nawet, jak z facetami na treningach walczy, to nigdy tak nie odczuwała. To po prostu były potężne ciosy. A dziś Włoszka, poddała walkę, a ja mam taką propozycję, wy w ogóle jeśli ktoś jest kontrowersyjny, na przykład teraz są zawodnicy z Cesarstwa Rzymskiego, to po prostu nie wychodzić, nie podejmować rywalizacji, walkowerem oddawać, oddawać, to wtedy ma większy sens. Ja mam pretensje do pani z Włoch, do zawodniczki z Włoch, że ona w ogóle podeszła do tej walki, ona miała w ogóle nie wychodzić, nawet się nie przebierać i wtedy te zawody by zakończyli. Nie miałyby zwycięzcy. Jak podaje dzisiaj no nie wierzę fakt. Szokujące sceny na Igrzyskach: złamany nos i płacz. Pobił ją mężczyzna. Skandal na Igrzyskach w Paryżu. Włoska pięściarka Angela Carini, po 46 sekundach, odmówiła kontynuowania walki z Imanę Kalif. Reprezentantka Algierii w zeszłym roku nie przeszła testów płci przed Mistrzostwami Świata. MKOL nie widzi w tym jednak problemu. Noem w niczym nie widzi problemu. Angela Karini mierzyła się dziś w jednej 8 finału turnieju olimpijskiego w boksie z Algierką i Mane Kalif. Już przed walką włoski komitet olimpijski oraz tamtejszy rząd wyraziły zaniepokojenie dopuszczeniem do rywalizacji kontrowersyjnej rywalki. Kalif została bowiem zdyskwalifikowana z zeszłorocznych Mistrzostw Świata za. Niezaliczenie testów DNA kwalifikujących płeć. Międzynarodowa Federacja Bokserska IBA uniemożliwia bowiem sportowcom z chromosonami XY rywalizację w zawodach kobiet. MKO jest jednak skonfliktowany z IBA i nie uznaje jej decyzji. Do rywalizacji w igrzyskach dopuszczono nie tylko Algierkę. Ale też jakiegoś tam jakąś reprezentantkę, reprezentanta z Tajwanu. Sprawa nabrała międzynarodowego charakteru, a w obronie Kelif stanął piłkarz Akemina Ismael Benasser. Niestety czwartkowa walka potoczyła się najgorzej, jak mogła. Już pierwszym ciosem Kelly mocno skrzywdziła Karini, prawdopodobnie łamiąc jej nos. Włoszka po 46 sekundach odmówiła dalszej. Walki. Zapłakana włoszka tłumaczyła decyzję tym, że nigdy wcześniej nie została uderzona tak mocno. W mediach społecznościowych kibice wyrażają oburzenie tym, że osoba, będąca potencjalnie mężczyzną, może walczyć w tak kontaktowym sporcie, jak boks z kobietą. Tak wygląda twarz kobiety zmuszonej do walki z mężczyzną. To najczarniejszy dzień w historii kobiecego sportu, brzmi profil organizacji walczącej o prawa kobiet. No właśnie, pani Żółkowska, cała reszta, wy walczcie o te kobiety. Naprawdę, na waszych oczach na olimpiadzie kobieta dostanie lanie. Dostaje lanie. To nie jest rywalizacja sportowa. Tutaj poszło coś nie tak. Mało tego. Jak podaje onet, też mainstreamowe medium. Zalała się łzami na igrzyskach burza w Paryżu, reaguje nawet premier. Nawet premier reaguje. No to to już naprawdę. No to już jest grubo. To już jest naprawdę kurcze. No, no coś tutaj nie zatrybiło, moi drodzy. Kelly to jedna z dwóch zawodniczek, którym zezwolono na udział w zawodach kobiecego boksu na igrzyskach w Paryżu po tym, jak w zeszłym roku została zdyskwalifikowana. Ona została dyskwalifikowana. No to już o czymś świadczy. I ona mówiła tak: nie byłam w stanie dokończyć meczu, poczułam silny ból w nosie i powiedziałam sobie, że biorąc pod uwagę moje doświadczenie i dojrzałość jako kobiety, mam nadzieję, że mój naród i mój tata nie odbiorą tego źle. Tak stwierdziła pani Karinina, czyli ta włoska, która dzisiaj dostała łomot. ONZ nawet krytykuje tę decyzję MKOL o dopuszczeniu tego typu zawodników. Głos w tej sprawie jak podaje one. Dlaczego ja podkreślam? No bo to jest mainstreamowe medium. Specjalna sprawozdawczyni ONZ do spraw przemocy wobec kobiet i dziewcząt. Po skrytykowaniu decyzji MKOL pochwaliła Włoszkę za decyzję przerwa, o przerwaniu walki. Angela Carini słusznie postępowała zgodnie ze swoim instynktem i priorytetowo traktowała bezpieczeństwo fizyczne, ale ona i inne zawodniczki nie powinny być narażone na to fizyczną i psychiczną. Przemoc ze względu na płeć. Moi drodzy, bo to wygląda tak. Ta druga strona tej rywalizacji, gdyby przystąpiła do przykładowo do rywalizacji w grupie mężczyzn, to by dostała taki łomot, żeby nawet nie zakwalifikowała się do igrzysk olimpijskich. Natomiast nie wiadomo jak jest naprawdę. Ja nie widziałem, więc nic nie mówię. Ale no, fakty mówią same za siebie. Przecież, jeśli ta organizacja bokserska. Po badaniach stwierdziła, że no niestety, ale nie dopuszczą, no to to już o czym świadczy. No a w rywalizacji ze słabymi kobietami, no to kurczę, to jest aż nieprzyzwoite, bo gdybym ja na przykład wiedział, że jestem dużo, dużo, dużo silniejszy, że moja obecność jest, no, jest kontrowersyjna albo jest taka. No nie jest fair, o jest coś takiego jak fair play. Zwłaszcza na igrzyskach olimpijskich uczciwa gra fair play powinna być stosowana. To ja bym nawet nie przystąpił do czegoś takiego, bo ja bym wiedział, że ja jestem z góry na wyższej pozycji, czyli ja bym to odpuścił. Osoba, która wie, że połamie komuś nos, bo ma tyle powera, bo ma tyle siły, to ja bym proponował, że skoro ma tyle powera i tyle siły, to niech pójdzie do tej drugiej grupy, czyli takich chłopów, które naprawdę tam są bardzo, bardzo, bardzo mocne. Nie? Wiecie o co chodzi, bo to jest nie w porządku i nikt taki nie powinien zostać dopuszczony, chociażby z tego względu, bo jest to nieuczciwie nieuczciwe. Jest to po prostu wewnętrznie nieuczciwe. To nawet tutaj jest ta nieuczciwość tak nieuczciwa, że aż razi w oczy. Naprawdę aż razi w oczy. Skoro nawet no media, no wszyscy o tym mówią. No i boską, nie możemy tak do takich czasów. Dopuszczać, że biedna Włoszka, która się przygotowywała przez 4 lata, w ciągu 45 sekund straciła wszystko, o czym marzyła. To nie jest porządku, to nie jest fair, coś takiego nie jest fair. Ja rozumiem, że ktoś ma jakieś tam inne poglądy na świat, ale nie w sporcie, bo w sporcie fair play tak zwany jest najważniejsze czyli, żeby uczciwie podejść, a ktoś taki z góry wie, że to nie jest uczciwe, bo po prostu ma więcej siły, bo może zrobić krzywdę. Bo kobiecie może sprawić krzywdę. I przecież ta Meksykanka mówiła, że też ją bardzo bolało to. Włoszka mówiła, że też ją bardzo bolało. No, jedna jest poturbowana, a drugi, druga ma złamany nos. Naprawdę, aż się boję o tą trzecią. Aż się boję o tą trzecią. Ja bym proponował, żeby oni po prostu wszyscy unieważnili. One tam wszystkie nie podeszły do tego spotkania i po prostu byłby walkover, no i to było takie niby złoto. Ale wiecie, z drugiej strony, może być też tak, że ktoś faktycznie może naciągać i oszukiwać wszystkich dookoła i sobie wymyślić coś, żeby po prostu zdobyć złoty medal Igrzysk Olimpijskich? Nieuczciwie. Bo jemu tylko tej osobie zależy tylko na złotym medalu, żeby w koniec zrobić balon na wszystkich. No i wtedy można powiedzieć, że ktoś taki no to majaja, teoretycznie majaja, bo naprawdę jest odważny. Nie? Dobra, moi drodzy, ja nie chcę się zagłębiać, no bo żyjemy w takich czasach, że też trzeba liczyć się ze słowami. Tak jak mówię, ja nie jestem specjalistą, nie jestem ekspertem, ale powołuję się na to, co powiedziała organizacja, Światowa organizacja boksu na mistrzostwach świata. Jeśli zawodnik tam nie zostaje dopuszczony, a na Igrzyskach olimp Olimpijskich zostaje dopuszczony, to już jest nienormalne. Jeśli ktoś zostaje poturbowany, cierpi, bo Włoszka dzisiaj cierpiała, zadano jej krzywdę cielesną, bolesną, ona została pobita, Meksykanka też i cały świat na to patrzy. No kurczę, to tak, moi drodzy, jakby na przykład y, był boks i do wagi piórkowej, na przykład jest jakiś koleś, który waży... 50 kilo, e, dali mu rywala z wagi ciężkiej, który waży 150 kilo. No przecież to jest nieuczciwe. Tutaj mamy do czynienia z podobną sytuacją. To jest nieuczciwe. Ten, który waży 150 kilo, powinien się powiedzieć: nie, ja nie będę z nim walczył, bo to jest nieuczciwe, ja nie chcę z nim walczyć. Ja z nim na pewno wygram, ale ja to odpuszczam. No. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się bardzo cieplutko. Całe to igrzysko to jest naprawdę jedna wielka jakaś kpina. To jest tak nienormalne. Na szczęście pana Babiarza przywrócili dzisiaj. No to chociaż, no dobre i to, dobre i to. Taka iskiereczka mała. No, pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć, papa. Pa.